Od 3 tygodni nie noszę ze sobą klucza, a mimo to wchodzę i wychodzę ze swojego mieszkania bez zostawiania otwartych drzwi za sobą. Jak to robię? Pewnie część z Was już zna odpowiedź na to pytanie, którą jest inteligentny zamek. Zamek firmy Teddy jest ze mną właśnie, tak jak powiedziałem, już te 3 tygodnie i przez ten czas stał się integralną częścią mojego domu, bez którego chyba nie wyobrażam sobie już powoli życia. Dlatego zapraszam Was do jego recenzji. Z czego składa się zamek Teddy? Podstawowe elementy tego zamka to wkładka gerdy do drzwi, która zastępuje nam tą, którą mamy zainstalowaną. Nie jest wymagana ogromna ingerencja w nasze drzwi wejściowe, tylko prosta podmianka, która nawet mnie nie sprawiła wielu kłopotów. Drugim elementem jest zamek, który montujemy na tę wkładkę i to w zasadzie wszystko. Właśnie usmartowiliśmy swoje drzwi, a od zewnątrz zamek nadal wygląda jak zwykły zamek. Dlatego największymi zaletami zamka Teddy w porównaniu z innymi tego typu smart rozwiązaniami jest to, że jest on w zasadzie bezinwazyjny dla naszych drzwi, no i jest praktycznie niewidoczny dla postronnych ludzi. Do zamka nie musimy doprowadzać żadnych kabli, ponieważ zasilany jest przez wbudowane akumulatory, które ładujemy za pomocą złącza micro USB, ale raczej nie musicie się martwić o szybkie rozładowanie, przez czas moich testów straciłem tylko 4% baterii. Jednak jeśli chcemy odblokować pełen potencjał naszego inteligentnego zamka, to oprócz wkładki zamka musimy wyposażyć się również w mostek Teddy, z którym całość połączymy. Okej, zatem jak to wszystko działa? Po zamontowaniu całości, po połączeniu tego, wyciągamy nasz telefon, pobieramy aplikację, no i teraz wykonujemy kalibrację zamka z poziomu naszego telefonu. Kalibracja jest potrzebna po to, żeby nauczyć zamek, kiedy drzwi są zamknięte, a kiedy otwarte, a nawet możemy go nauczyć, żeby odciągał nam zapadkę, czyli otwierał nam drzwi. Teraz z zamkiem połączymy się telefonem przez Bluetooth, a jeśli znajdujemy się w jego zasięgu, albo za pomocą mostka po sieci zdalnie, jeżeli zamek jest troszkę dalej. Więc mamy już wszystko zainstalowane, skonfigurowane, no to co możemy zrobić z naszym zamkiem Teddy? Proste, jednym kliknięciem w aplikacji możemy zamek otworzyć albo zamknąć. I już tylko te dwie opcje są świetną sprawą, no bo możemy całkowicie zapomnieć już o pęku kluczy, który nosimy ze sobą i brać tylko telefon, no bo bądźmy szczerzy, telefon i tak już mamy zawsze ze sobą, nawet wychodząc ze śmieciami. A to nadal nie wszystko, co oferuje zamek Teddy. Dzięki zdalnemu połączeniu zawsze możemy z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić, czy drzwi są na pewno zamknięte. Ponadto mamy dokładną historię otwierania, zamykania i ogólnie wydarzeń związanych z zamkiem. Jeżeli zdarzyło Wam się kiedyś zapomnieć zamknąć za sobą zamek w drzwiach, a nie będę kłamał, że mi się tak zdarzało, no to zamek Teddy ma dla Was rozwiązanie. Tutaj możecie ustawić, żeby po ustalonym czasie automatycznie się zamknął. W ten sposób w łatwy sposób chronimy się przed tym tak zwanym klamkowaniem. Skoro jest auto zamykanie, to można by się spodziewać auto otwierania. I taka opcja w Teddy się znajduje. Póki co jest ona w fazie testowej, ale już i tak świetnie się sprawuje. Więc w aplikacji musimy określić dwa obszary. Obszar wyjściowy, który musimy opuścić, żeby w ogóle zaczęła się przy naszym powrocie opcja od autootwierania, i obszar wejściowy, w który właśnie musimy wejść, żeby aplikacja włączyła ten tryb. Teraz wystarczy, że zbliżymy się do zamka na odległość Bluetootha i pyk, drzwi automatycznie się otwierają. Ta opcja jest jeszcze lepsza, jeżeli włączymy automatyczne odciąganie zapadki, które uchyla nam drzwi. No bo nie zliczę, ile razy wchodziłem z ciężkimi torbami z zakupów, dochodziłem do drzwi, kluczy nie miałem w ręku, musiałem te siaty odłożyć, grzebać po tych kieszeniach, szukać, gdzie mam ten klucz, żeby dopiero otworzyć, znowu podnieść te siaty, wejść i... No, rozumiecie, pewnie sami mieliście nieraz taką sytuację. A teraz z telefonem w kieszeni mam pełno siat, wchodzę i już piętro niżej słyszę, jak zamek się otwiera. No, świetna sprawa, taki automatyczny, osobisty odźwierny. A pamiętacie zawsze o tym, żeby przed wyjazdem na wczasy pożyczyć komuś zaufanemu klucze, żeby podlewali Wam kwiatki? Z Teddy pożyczanie klucza jest dużo prostsze. Każdemu, kto ma zainstalowaną aplikację, możemy dać dostęp do zamka. Innym domownikom damy konto administratora, dzięki czemu będą mogli w pełni dysponować zamkiem, a innym możemy dać dostęp z poziomu gościa. Taki gość nie będzie mógł zmieniać ustawień zamka, poza tym dostęp możemy ustalić jako stały, czyli będzie tak długo trwał, aż go nie odwołamy, tymczasowy, tylko w wyznaczonym czasookresie, idealny właśnie na taki czas wyjazdu na wczasy. A może macie, nie wiem,
opiekunkę do dziecka albo inną osobę, która zawsze do Was przychodzi w wyznaczonych porach, w takim razie możecie wybrać dni tygodnia i godziny, w których dana osoba będzie mogła otworzyć czy zamknąć sobie drzwi. Szalenie przydatna funkcja. A jak można operować tym zamkiem bez telefonu? No bo przecież może się rozładować, możemy go zapomnieć. Od zewnątrz w stary, dobrze znany sposób, po prostu kluczem. Natomiast od wewnątrz drzwi możemy otworzyć i zamknąć zwyczajnie przekręcając zamkiem albo naciskając jego front. We froncie Teddy'ego znajduje się ukryty przycisk. Pojedyncze jego naciśnięcie albo otworzy, albo zamknie drzwi, a przy otwartym zamku przytrzymanie tego przycisku włączy opóźnione zamykanie. Idealne rozwiązanie przy wychudzeniu z domu. Ponadto drzwi możecie też otworzyć Apple Watchem. Więc tak prezentują się możliwości zamka Teddy. A jakie są wrażenia z użytkowania tego zamka? No gdyby to była gra na Steamie, to przeczytalibyście tam, moim zdaniem, przytłaczająco pozytywne. Rozwiązanie zaproponowane przez Teddy jest najzwyczajniej w świecie szalenie wygodne i wyjątkowo proste. Do nowego gadżetu przyzwyczaiłem się nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. Tylko że nie jestem pewien, czy sam osobiście dla siebie kupiłbym właśnie ten zamek. Dlaczego, skoro tak bardzo zachwalam Teddy'ego? Odpowiedź jest prosta, a jest nią cena. Cały testowany zestaw, to znaczy wkładka, zamek i mostek, to wydatek 1850 zł. Skłamałbym, gdybym powiedział, że sprzęt nie jest wart swojej ceny, bo jest. Tylko że pewnie większość z Was, tak jak i ja, drzwi wejściowe ma tańsze niż ten zestaw. No dobra, no to poza ceną, jakie są minusy? Powiem od razu, że moim zdaniem te minusy to takie bardziej czepialstwo z mojej strony, no ale to jest recenzja, trzeba się poczepiać. Więc autootwieranie. Zdarzyło się, że nie otworzyło mi automatycznie drzwi, tylko że tutaj nie jestem pewien, że jest to wina Teddy'ego. Bardziej skłaniałbym się ku temu, że to wina mojego telefonu, który albo się uśpił, albo ubił aplikację Teddy'ego w tle. No, były to naprawdę przez ten cały okres mojego testowania jednostkowe przypadki. Jeżeli nie weźmiecie ze sobą klucza do zamka, to tak jak ja, polegacie całkowicie na swoim telefonie. Ale na przykład moja żona dwukrotnie musiała się ponownie logować do aplikacji stojąc pod drzwiami, bo jej, nie wiem czy to wina LG G6, czy właśnie apki Teddy'ego, no po prostu została wylogowana, więc wejście do mieszkania wydłużyło się o proces logowania do aplikacji. Zamek jest też dość ryzykowny, jeśli mamy ciekawskie dzieci, bo mogą po prostu w łatwy sposób otworzyć drzwi. Na szczęście otwieranie z przycisku można wyłączyć, ale nadal pozostaje zwykłe przekręcenie zamka. Umieszczenie Teddy'ego w górnej wkładce drzwi eliminuje ten problem, no bo dzieci nie sięgną, ale także zabiera nam tą funkcję odciągania zapadki, która uchyla nam drzwi. Tylko że z tym odciąganiem zapadki i z dziećmi jest jeszcze jeden problem. Aplikacja nie ma żadnej blokady, czy to biometrycznej, czy na PIN. Jeśli dacie telefon dziecku i ono z ciekawości otworzy apkę, to może zdalnie otworzyć wam drzwi. Pal licho, jeśli macie wyłączone automatyczne odciąganie zapadki. Jeśli jednak macie je włączone, to dziecko właśnie otwarło i uchyliło wam drzwi, a wy na przykład jesteście setki kilometrów od domu i musicie szukać sposobu, żeby ktoś wam je domknął. Ta blokada PIN-em czy biometrią aplikacji nie jest jeszcze dostępna, ale według informacji, które dostałem od producenta, zmierza. Kiedy? Nie wiem, ale zmierza. Jeszcze jednym minusem jest to, że do pełni szczęścia potrzebujemy mostka. Dla tych z was, którzy bawią się w smart home, kolejny mostek, który do tego musi być jeszcze w zasięgu Bluetootha tego zamka, może być pewnym problemem. Ponadto na moment nagrywania tej recenzji Teddy nie ma jeszcze wsparcia dla Google Home, chociaż ma się pojawić, dla HomeKita, chociaż ma się pojawić, i dla innych zegarków niż Apple Watch. Czy się pojawi, tu już dostałem informację, że może w przyszłości, więc nie liczyłbym, że Samsungiem otworzymy. A co z bezpieczeństwem? Skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem ekspertem od bezpieczeństwa, ale Teddy zapewnia, że ich rozwiązanie jest bezpieczne, oparte na najnowszym protokole szyfrowania transmisji TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem. Ponadto jest to rozwiązanie odporne na ataki na walizkę, a i sama wkładka firmy Gerda jest zgodna ze standardem bezpieczeństwa klasy 6D. A do tego Teddy pracuje nad funkcją, która ma wykrywać wstrząsy czy inne sposoby manipulacji, co jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo. Podsumowując, Teddy to drogie, ale naprawdę dobre rozwiązanie. Przez czas testów tak się przyzwyczaiłem do tego zamka, że teraz nie wyobrażam sobie mieszkania bez właśnie takiego automatycznego zamka. Więc jeżeli was stać, a ponadto chcecie wspierać polskie rozwiązania, a nie te powstające w Chinach, to jak najbardziej mogę ten zamek wam polecić. A co wy myślicie o takich automatycznych zamkach do waszego smart home'a? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się,
Cześć.